Nagrodzone osiągnięcie dotyczy pomiaru odległości do Wielkiego Obłoku Magellana. Wielki Obłok Magellana jest to przepiękny obiekt astronomiczny widziany gołym okiem na południowym niebie. Znajomość odległości do tego obiektu jest ważna dla wielu dziedzin współczesnej astrofizyki. Zajęło nam ponad 20 lat, aby zgromadzić odpowiednie dane astronomiczne, żeby można było wyznaczyć odległość z dokładnością do 1%. Jest to 10 razy lepiej, 10 razy dokładniej niż udało się zrobić do tej pory. 20 lat ciężkiej pracy, 20 osób brało udział w tym przedsięwzięciu, wykonaliśmy mnóstwo obserwacji, spędziliśmy ponad 1000 nocy w różnych obserwatoriach astronomicznych. Aby dokonać pomiaru odległości, wykalibrowaliśmy polską linijkę kosmiczną, która polega na użyciu gwiazd podwójnych zaćmieniowych. Metoda ta znana jest od ponad wieku, jednak jej dokładność była stosunkowo niska, około 10%. Główną wartością tego wyznaczenia jest, poza wartością samej odległości, to, że profesor Pietrzyński potrafił bardzo dokładnie zidentyfikować możliwe źródła wszystkich błędów, zarówno przypadkowych, jak też i tych systematycznych, ocenił je i dzięki temu wiemy, jaką wartość ma ten wynik. Wyznaczenie odległości do obłoku Magellana jest etapem do wyznaczenia odległości, precyzyjnych odległości w całym Wszechświecie. Jest to absolutnie fundamentalny problem kosmologiczny. Znajomość odległości do odległych obiektów we Wszechświecie pozwala nam wyznaczyć najważniejszy parametr kosmologiczny, czyli tak zwaną stałą Hubble'a. Nasz pomiar odległości do Wielkiego Obłoku Magellana z dokładnością do 1% pozwala wyznaczyć stałą Hubble'a z dokładnością do około 2%. Jednak taka dokładność jest niewystarczająca, aby odpowiedzieć na pytania związane z fizyczną naturą ciemnej energii. Aby tego dokonać, należy znacząco poprawić dokładność wyznaczania kosmicznych odległości i nad tym wraz z moim zespołem będziemy pracować. Profesor Pietrzyński kieruje pracami grupy badawczej, która liczy około 40 osób. Są to naukowcy z takich krajów jak Niemcy, Francja, Chile czy Stany Zjednoczone. Natomiast trzon tej grupy stanowi 15 osób, które pracują w Polsce i są skupione tutaj wokół profesora Grzegorza Pietrzyńskiego. Wyniki badań profesora Pietrzyńskiego były wielokrotnie publikowane w takich czasopismach jak Nature czy Science. Ostatnio profesor Pietrzyński został laureatem bardzo prestiżowego grantu ERC, ERC Synergy. Jest to grant przyznawany najwybitniejszym naukowcom. Jest to jedyny tego typu grant, który został przyznany naukowcowi z Polski, w którym polska instytucja pełni rolę koordynatora projektu. W ramach tego projektu zamierzamy rozbudować obserwatorium w Chile, uruchomić tam 2,5-metrowy teleskop, który umożliwi profesorowi Pietrzyńskiemu prowadzenie dalszych badań, jeszcze lepszych, z jeszcze lepszymi wynikami. Aby tego dokonać, budujemy obecnie Polskie Obserwatorium Astrofizyczne w południowym Chile. Będzie tam umiejscowionych 5 teleskopów, które posłużą nam do jeszcze lepszej kalibracji polskiej linijki kosmicznej. Dzięki tym badaniom z jeszcze większą precyzją będzie można wyznaczyć tempo rozszerzania się Wszechświata, a to wpłynie na nasze rozumienie tego, jak Wszechświat wyglądał, jaki był i jaki będzie.